Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiejszy odcinek jest, jakby to powiedzieć, nieczęsty na moim kanale, a dokładniej robiłam go raz, odkąd mój kanał istnieje. Także to jest moje drugie denko w historii tego kanału. I przyznam się, że ja długi czas nie chciałam robić denka. Ja wręcz mówiłam o tym, że nie chcę. To nie jest po prostu typ kontentu, który mi odpowiada, który chcę w ogóle tutaj robić. Zmieniłam zdanie, kiedy zaczęłam zużywać kolorówkę. Zużywać bądź deklaterować produkty, które były prawie, że już na wykończeniu, ale nie wiem, popsuły się albo po prostu już straciłam cierpliwość. I zaczęłam je odkładać na bok. Zobaczyłam, że to wszystko rośnie, bo mogę Wam pokazać tutaj. To nie jest wszystko, mam jeszcze tutaj na boku więcej, ale generalnie zaczęło być tego na tyle dużo, że stwierdziłam, może jednak zrobię jakieś denko. Nie chcę, broń Boże, żebyście pomyśleli, że to będzie jakiś stały element na tym kanale. To nie jest po prostu moja droga. Nie czerpię z tego przyjemności, nie lubię się też otaczać śmieciami, jakby nie patrzeć, pustymi opakowaniami. Także jeżeli będzie to coś z kolorówki, coś małego, co mogę gdzieś tam odłożyć na bok do szafy, to jak najbardziej, ale tak, żeby zbierać wszystkie produkty, nie wiem, do pielęgnacji, to nie bardzo, to nie bardzo. Dzisiaj włączę tutaj pielęgnację, ponieważ są tutaj produkty, które albo pokazywałam Wam w kalendarzu adwentowym i chciałam zupdate'ować Was na temat tego, co o tym myślę, o tych produktach. I B, jest też pielęgnacja od Fenty Skin, którą planowałam zrobić jeszcze w zeszłym roku jako osobny film, nie wyszło. Moment już dla mnie przepadł, ja już o tym nie myślę, nie chcę robić na ten temat osobnego filmu, ale chciałabym się pozbyć tych opakowań. Także też Wam to włączę, bo skończyłam te produkty, one są zużyte. Powiem Wam tak w trzech słowach, zamiast w 50, co o tych produktach myślę i tym sposobem pozbędę się dosyć dużej ilości pustych opakowań. Dodatkowo pokażę Wam dosłownie, nie, cztery produkty, w których udało mi się dotknąć właśnie denka, w których jest już dziura, bo po prostu chcę się pochwalić. Także jeżeli lubicie denka, lubicie zużyte produkty i takie bardzo szybkie recenzje, to zapraszam do oglądania. I zacznę od kolorówki, bo to jest według mnie bardziej interesujące, także nie ma na co czekać. Jeżeli chodzi o czas, większość tych produktów zużyłam bądź zdeklaterowałam, tak mówiłam, w tym roku. Natomiast nie znaczy to, że to w tym roku je kupiłam. To był dosyć dłuższy czas. Także zacznę może po prostu od mgiełki. Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray. Moja totalnie ulubiona mgiełka do twarzy. Coś, co uwielbiam, coś, co zawsze chcę mieć w swojej kolekcji. Bardzo ładnie tak scala makijaż. Czy przedłuża jakoś szczególnie? Ciężko jest mi to oceniać, ponieważ ja nie noszę makijażu aż tak długo, żeby potrzebować jakiegoś super, super utrwalenia. Natomiast mnie najbardziej zależy właśnie na tym takim pięknym scaleniu makijażu, pozbyciu się tej pudrowości, dodatkowo pięknie pachnie, piękna jest też ta buteleczka. Jest to dla mnie taki bardzo miły element wykończeniowy w makijażu, także pozbywam się już tej butelki, to było 100 ml i wyjąłam sobie, słuchajcie, już następną, którą kupiłam pod koniec zeszłego roku. I to jest, słuchajcie, ten gigant 200 ml. Ciekawa jestem, ile zajmie mi zużycie tego. No jest naprawdę ogromna. Tak przy okazji chciałam Wam pokazać, bo w końcu mogłam to odpakować. Ale tak, pozbyłam się tej mgiełki oraz pozbyłam się też mgiełki od Rare Beauty. Tutaj średnio, do tej bym nie wróciła. Aczkolwiek przyznaję, że kategoria mgiełek jest u mnie taka dosyć konkurencyjna, ponieważ Charlotte dla mnie osobiście bije wszystko. Także ciężko jest jakiejś innej mgiełce tutaj przejść. Lubię też Fix Plusa z MAC-a, ale szczerze mówiąc cenowo to nie jest jakaś szczególna konkurencja do Charlotte, a bardziej mi się podoba opakowanie i zapach tej od Charlotte, także dlatego zawsze ona wygrywa. Tej od Rare Beauty zużyłam ją, bo to nie było trudne, tutaj jest jej raptem ile 35 ml, ale przyznaję się bez bicia, że użyłam ją kilka razy na twarzy, a potem stwierdziłam, że to po prostu nie gra i używam jej raczej do moczenia pędzli przed nałożeniem błysków. Tego typu mgiełek to mam rzeczywiście kilka. Następny produkt to może, bo już tak sobie pokazuję, mam kilka korektorów. Jeżeli ktoś w ogóle śledzi moje poczynania w projekcie 100 użyć, to część z tych produktów będzie Wam bardzo dobrze znajoma, ale nie wszyscy to robią, także pokazuję wszystko. Udało mi się wykończyć korektor od Charlotte Tilbury, to jest ten Beautiful Skin Radiant Concealer. To jest moja już w ogóle druga buteleczka tego produktu. Generalnie bardzo fajny korektor, dosyć kremowy, taki raczej, nie chcę powiedzieć ciężki, ale w porównaniu z innymi, czy nawet właśnie tym tutaj rozświetlającym takim rozświetlaczem powiedzmy z Rare Beauty, to jest bardzo lekkie, to jest bardzo ciężkie w porównaniu, tak? Jeżeli chodzi o to, czy kupiłabym trzecią buteleczkę tego, myślę, że nie. Nie dlatego, że coś jest z nim nie tak, tylko po prostu preferencje zmieniają się z czasem.
W tej chwili bardzo, bardzo lubię Nataszę Denone, lubię Hourglass, dlatego no nie widzę siebie po prostu sięgającą po trzecie opakowanie Charlotte, natomiast czas, który miałyśmy razem, był naprawdę bardzo miły. Także no pokazałam Wam już ten właśnie rozświetlacz, jak Ty się nazywasz w ogóle? Under Eye Brightener, także Brightener. To rzeczywiście bardzo fajny produkt, produkt, który początkowo uważałam, że jest totalnie zbędny i nawet się trochę z niego naśmiewałam, ale potem używałam go jak szalona. Bardzo mi się podobał, nie codziennie, natomiast były dni, kiedy celowo właśnie sięgałam po niego, nakładając go na już inny korektor, po to, żeby dodać tego dodatkowego rozświetlenia. On ma też taką fajną tutaj, taki fajny aplikator, który jest metalowy i który jest zimny i daje takie bardzo przyjemne, no właśnie, że się usmaliłam. Daje to takie bardzo przyjemne uczucie w okolicy pod oczami, także to jest coś, co potencjalnie chciałabym odkupić. Nie wiem, czy już teraz, natomiast potencjalnie jest to coś, po co sięgałam rzeczywiście i nie mam nic innego takiego w swojej kolekcji, także brawo Rare Beauty, naprawdę bardzo fajne. Dwa korektory, które nie zużyłam do końca, ale prawie, no tutaj tak to wygląda na ściankach, ale prawie je zużyłam, dużo tutaj nie zostało. Zużyłam je na tyle, że uważam je za skończone, może tak powiem. Nie są to też moje ulubione korektory, żeby im tam po ściankach bardzo skrobać. Natomiast no były już te aplikatory takie bardziej suche, jak je wyciągałam i stwierdziłam, że okej, to już znaczy, że mogę się ich pozbyć. I to jest LYS Triple Fix. Bardzo fajna formuła, ale ciężko z doborem kolorów. Te wszystkie kolory są jakieś takie trochę nie tego. Także nie planuję tego kupić ponownie. Jeżeli chodzi o Rare Beauty, formuła była taka bardzo, bardzo przeciętna. Nie była zła, nic się tutaj szczególnego złego z nią nie działo, natomiast no, są lepsze. Także też chętnie się tego pozbędę już. I czy mam jeszcze jakiś korektor? Dobrze, pokażę Wam tutaj, chociaż tu mam jeszcze, wydaje mi się, no jedno albo dwa zużycia, żeby nie było. Ale no to będzie w następnych dwóch dniach, więc szkoda mi już tego zostawiać na następne denko. To będzie właśnie Natasha Denona w kolorze RN1. To jest kolor, którego używam najczęściej. Mam w sumie trzy kolory, ale tego używam najczęściej. On jest po prostu najjaśniejszy i najlepiej dostosowany do mojej tonacji. Pozostałe dwa, czyli N1 i N2 używam na całej twarzy, natomiast właśnie tego RN1 lubię używać tylko i wyłącznie pod oczami, no i tak w strefie tamtej, żeby rozświetlić po prostu środek twarzy. Przepiękny produkt, już na szczęście mam nowe opakowanie. Zamówiłam sobie, jak zamawiałam paletkę, tą Hyper Glam, także całe szczęście nie zostanę bez korektora. No ale fajnie, widzę, słuchajcie, że tutaj mam ile? 4, 5? 5 w sumie korektorów zużytych, także dosyć dużo. No dwa powiedzmy, że jeszcze mogłabym domęczyć, jakbym bardzo chciała, ale nie chcę. Natomiast trzy pozostałe są już rzeczywiście zużyte. Ok, jeżeli chodzi o podkłady, zużyłam do końca niestety moją Lisa Eldridge. Lisa Eldridge w kolorze 5, Seamless Skin. Przepiękny podkład, naprawdę przepiękny, bardzo naturalny, taki lekko welwetowy w wykończeniu. Krycie takie do średniego, na jego temat mam już nawet osobny film na kanale, używałam go też wiele razy, także nie będę tutaj za dużo czasu poświęcać. Śliczna w ogóle buteleczka, zobaczcie, tutaj ma takie wgłębienie. Bardzo mi się podoba, to jest na pewno podkład, który będę chciała odkupić, jak już zejdę trochę z moich podkładów, ponieważ widzę go w takim moim top 5. Kolejne trzy podkłady nie są zużyte do końca, natomiast są to podkłady z projektu 100 użyć i mówiłam Wam właśnie, że już nie mam siły do nich, że po prostu no, nie sprawdzają mi się i że chcę używać produktów, które sprawiają mi przyjemność, więc te produkty wyleciały. Nie, więc nie to takie typowe denko, natomiast no, pozbywam się ich z kolekcji, więc stwierdziłam, że też Wam tutaj je pokażę. Podkład od Make Up by Mario. Bardzo niestabilny według mnie produkt. Raz wygląda dobrze, raz się waży. Nie nadążam, nie chcę mi się po prostu w to bawić. Kolorystycznie też jest dosyć słabo, bym powiedziała. Są tak naprawdę dwa, góra, trzy kolory, które mogą działać dla tych jaśniejszych, natomiast no, wydaje mi się, że trochę większa rozpiętość powinna być, jeżeli chodzi o przynajmniej to jaśniejsze spektrum. Co dalej, to już taką nie znam się, nie jestem makijażystą, więc nie będę się wypowiadać za inne karnacje niż moja. Także Make Up by Mario też już wylatuje, ale jego to już niedużo mi zostało, on już mi tak pierdział, że tak powiem, przy wydobywaniu. No i dwa produkty znowu od Rare Beauty. Tak jak lubię Rare Beauty, tak widzę, że sporo ich produktów gdzieś tam deklateruję, ale też sporo zużywam. Jeżeli chodzi o produkty do twarzy, właśnie te bazowe, mam tutaj tint oraz mam podkład. Mam lepsze. To jest chyba to, co mogę najlepiej o tym powiedzieć. Podkład preferuję bardziej od tintu. Tint trochę był
no nie chcę powiedzieć, że wysuszający, ale tak łapał mnie za te moje jakieś suche skórki, które ci się pojawiały. Podkład mniej, podkład wyglądał ok, ale był bardzo przeciętny. Znowu w porównaniu z tym, co mam, a mam dosyć dużo w tej chwili, szkoda mi było po prostu tracić takiego, wiecie, dnia makijażowego na nakładanie podkładu, który nie wygląda obłędnie, albo chociaż jakoś bardzo dobrze. Także no, tych dwóch się pozbyłam i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Jeżeli chodzi o pudry, tutaj poszło mi bardzo dobrze, dużo lepiej niż się spodziewałam. Przede wszystkim wykończyłam mój puder z Givenchy. To akurat nie było miłe, to będzie boleć też, żeby odkupić. I to jest produkt, który bardzo, bardzo chcę odkupić i myślę, że zrobię to właśnie na najbliższej wyprzedaży w Sephorze, którą tutaj mam w Kanadzie za jakieś tam 10 dni. Puder, o którym właśnie mówię, jest taki lekko rozjaśniający, to jest ten maluszek od Charlotte Tilbury Airbrush Brightening Flawless, Flawless Finish. To jest ten w kolorze Fair Medium, no i tutaj mam już totalne pustki. I to jest produkt, który również będę chciała odkupić, ponieważ no w tej chwili został mi pod oczy tylko ten puder od Pat McGrath, który zresztą też Wam na końcu pokażę, bo to w nim mam denko i potrzebuję po prostu kupić jakiś puder pod oczy i myślę, że to będzie właśnie ten, bo ten mi ostatnio lepiej podchodzi niż ten od Pat McGrath, tylko kupię go sobie w tej dużej wyprasce, żeby mieć go po prostu już na dłużej. Cenowo też to się będzie bardziej opłacać i on jest właśnie taki, no nie chcę powiedzieć wybielający, ale no trochę wybiela. Także ja go lubię stosować właśnie pod oczami oraz też trochę tutaj w centralnej części twarzy i wtedy potrzebowałabym, żeby ten puder wykańczający, właśnie no najlepiej Givenchy, nie był też taki jasny, żeby to po prostu jakiś kontrast dawało. Pod oczy też zużyłam, słuchajcie, puder z Lovely. On był w moim projekcie 100 użyć i stosunkowo szybko go zużyłam. Ja go stosowałam tak naprawdę na całą twarz. Bo pod oczami nie widziałam, żeby robił nic szczególnego. Puder Smoothing Under Eye Setting Powder. To jest produkt, który kupiłam kiedyś przy okazji, jak byłam w Polsce i po prostu tak z ciekawości testowałam. Generalnie nie mogę powiedzieć, żeby był jakiś tragiczny, natomiast trochę mnie przesuszał. Także zużyłam go dosyć szybko, używając go na całą twarz i w ten sposób mogę go już się pozbyć, bo jest pusty. I jeszcze jeden mały puder, który zużyłam, to jest ta miniaturka od Laura Mercier. A tutaj się jeszcze coś przewija. Zależy jak przekręcę, tak to widać. Generalnie próbowałam z niego wydobyć tą ostatnią tutaj ten okruszek, ale po prostu nie mogę. To opakowanie jest tak tragicznie niewygodne. Te okienka, tutaj nie okienka, tylko te dziurki są tak malutkie, że to jest tragedia. Ja się naprawdę męczyłam, żeby zużyć ten produkt, mimo tego, że puder od Laura Mercier uważam, że jest fantastyczny. Też zużyłam kiedyś całe to duże opakowanie, potem miałam to mini jeszcze, też zużyłam, no to dostałam kiedyś do zakupów po prostu, więc ja chciałam to zużyć. To też jest potencjalnie puder, po który mogłabym sięgnąć, natomiast no, w porównaniu z Givenchy wolę Givenchy, także jako, że po prostu potrzebuję kupić jeden puder, to wybrałam to Givenchy. Ale Laura Mercier to jest niepowiedziane. Mam kolor Translucent Loose Setting Powder. Bardzo oryginalna nazwa. Także to też idzie już do kosza, jest zużyte. Mam też jeden bronzer kremowy, który jeżeli znowu widzieliście ten mój projekt z 100 użyć, to chyba widzieliście już to. To jest Makeup by Mario Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer w kolorze Light. No i jego zużyłam już do cna. To był bardzo piękny produkt. Produkt, który też będę chciała w przyszłości odkupić. Nie teraz, nie na tej promocji w Sephorze, ale może na tej jesiennej. Może do tego czasu uda mi się zużyć jeszcze kilka innych bronzerów kremowych, które mi gdzieś tam zalegają i chcę się ich pozbyć. I wtedy odkupię, myślę, ten, ponieważ ten był po prostu idealny na te dni, kiedy chciałam takie bardzo delikatne zbrązowienie. Przepiękna taka codzienna formuła. Cudowny produkt. To jest chyba... Czy zaryzykuję powiedzenie, że to jest mój ulubiony produkt Makeup by Mario? Może zaryzykuję, tak powiem. Na pewno coś, co bym chciała odkupić, a takich produktów Mario nie ma aż tyle. Jeśli chodzi o tą zużytą kolorówkę, to w sumie tyle, ale pokażę Wam jeszcze teraz te 3-4 produkty, w których mam denka, żeby tak już tą kolorówkę zamknąć, a potem przejdziemy do pielęgnacji. Jeżeli kogoś nie interesuje pielęgnacja, to będzie mógł się po prostu wyłączyć. W czym mam denko? Słuchajcie, denko mam znowu w pudrze. Jakoś strasznie dużo pudry ostatnio używam. Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish w kolorze 1. I zobaczcie, piękna dziura. Bardzo mi się podoba. Także to jest też fajny produkt, bo ma wymienne wkłady. A jako, że opakowanie mam to limitowane, świąteczne, no to myślę, że sobie jeszcze to trochę zostawię i może, jak zużyję, to sobie wymienię sam wkład. Bardzo dobry puder wykończeniowy, lubię bardzo ten kompakt. Drugi właśnie, znowu puder, to chyba muszę nazwać ten odcinek jakoś jakieś pudrowe szaleństwo. To jest właśnie puder pod oczy od Pat McGrath.
Wspomniałam Wam właśnie wcześniej, że w nim też, no, wyostrzę się, dobrze. W nim też mam już denko, tej kopuły już dawno nie ma, zobaczcie, tutaj zwykle jest taka duża kopuła. Fajny produkt, on się trochę pyli, ale mi to akurat nie przeszkadza. Przeszkadza mi tak naprawdę to opakowanie, jest bardzo takie tanie, ten plastik jest taki no tani. Dziwi mnie to, ponieważ inne produkty od Pat McGrath mają bardzo ładne opakowania, na przykład podkład jest w przepięknej szklanej buteleczce i no, daje takie poczucie, że trzymamy coś luksusowego w ręku. Ten puder jest bardzo tani, opakowanie w sensie, jest bardzo tanie. Także no, wybierając nawet pomiędzy właśnie tymi kompaktami, który z nich jest po prostu wykonany porządniej, Charlotte według mnie wygrywa. Dlatego Pat McGrath odkładam ma na bok, ale no, chcę go zużyć do końca. No i największa moja duma, jeżeli chodzi o denkowanie w ostatnim, nie wiem, chyba kilku latach, to jest rozświetlacz. Rozświetlacz od Rare Beauty w kolorze Mesmerize, czyli tym różowym. Jedna z Was zauważyła w ostatnim filmie, jak pokazywałam właśnie tą mikro moją dziurkę i byłam tak przeszczęśliwa, jak przeczytałam Twój komentarz, nie masz pojęcia nawet. Dzisiaj i wczoraj znowu używałam i nawet pogłębiłam. Już teraz, o teraz widać, że takie już nawet nie jest to dziurka, tylko taka no kreseczka. To też była kopuła, wydaje mi się, że widać to, że właśnie z jednej strony jest bardziej płaska, no i jest ewidentnie tutaj już pan. Także to jest moja duma. Nieczęsto zdarza mi się w rozświetlaczach zrobić pan. Nie jest to pierwszy rozświetlacz, w którym mam pan, ale na pewno pierwszy w ostatnim jakimś dłuższym czasie. I czwarty, ostatni produkt, którym zrobiłam pan właśnie ostatnio, to jest paletka, znowu brudna, ale ona zawsze jest brudna, Glam Face Palette od Nataszy. To jest ta wersja light i to jest coś, czego używam bardzo namiętnie przez ostatni miesiąc. Tak naprawdę nie malowałam się za dużo, przyznam się od razu, ale jak już się malowałam, to właśnie używam tej palety i tutaj w różu udało mi się, mam nadzieję, że to będzie widać, w różu jest pan tutaj, o. I wydaje mi się, że jest taki delikatny tutaj, natomiast tutaj mogłam po prostu włożyć przez przypadek paznokieć. Więc nie jestem pewna. No jest na pewno wgłębienie w jednym i w drugim. W matach nie, aczkolwiek maty też używam, więc widocznie potrzebują więcej czasu. Ale tak, w rozświetlaczu też widać dosyć duże wgłębienie. No jest to paleta, którą na pewno w ostatnim czasie bardzo mocno używałam. No mam to jedno denko w różu, także postanowiłam się po prostu pochwalić. I przechodząc teraz do pielęgnacji, słuchajcie, otworzę tą część tak naprawdę nie do końca pielęgnacją, ale ani to kolorówka, ani to pielęgnacja, ponieważ jest to mydełko do mycia pędzli z Sephory Solid Brush and Sponge Cleaner with Pad. Nie wiem, czy u Was też jest takie coś? Wydaje mi się, że tak, no bo produkt Sephorowy to powinien wszędzie być taki sam. To jest generalnie mydełko, które przychodzi z taką tutaj matą do czyszczenia, powiedzmy. Ja mam swoją taką dużą matę Sigma, także tego nie używam, natomiast no, używam samego mydełka. I jest to według mnie naprawdę całkiem fajne mydełko. Coś, czego zużyłam już naprawdę kilka opakowań, to nie wiem, które jest moje, chyba czwarte, piąte. Mam to tak naprawdę na takiej subskrypcji na Sephorze, co 4 miesiące mi przychodzi nowe. W międzyczasie używam też innych mydełek, bo jakoś z mydełkami się najbardziej lubię. Bardzo lubię też to mydełko od Refill, chyba z węglem aktywnym. Nieważne. W każdym razie to Sephorowe jest bardzo fajne, też mogę chętnie Wam je polecić. Jeżeli nie lubicie mydełek, wolicie na przykład pianki, Sigma ma świetną, też w sumie ją zużyłam, nie wiem czemu tutaj jej nie mam, chyba już poszła do kosza. Także pianka z Sigmy też była bardzo fajna. No i przede wszystkim ta mata, która ma przyssawki Sigmy, jest świetna. Po prostu przyczepia się ją do umywalki i generalnie praca idzie bardzo szybko, nawet przy większej ilości pędzli. I teraz o czym tutaj dalej? Teraz co wziąć następne? Słuchajcie, mam takie coś od Rituel de Fille. To jest marka indie, taka bardzo clean, która specjalizuje się w kremowych produktach do twarzy, które bardzo lubię. Natomiast jeżeli chodzi o ich część taką bardziej pielęgnacyjną, tutaj muszę przyznać, że jak dla mnie same porażki, tak? Ale to są porażki takie moje, ponieważ jak czytam czy oglądam recenzje, to są raczej pochlebne, także nie wiem, może po prostu nie wtrafia w moje preferencje i to jest Crunchy Jelly Oil Cleansing Balm. To jest produkt do usuwania makijażu w formie, mam jeszcze go trochę, także Wam pokażę, w takiej formie i to jest bardzo, bardzo tłuste. No jest nawet w nazwie, tak? Oil Cleansing Balm, także nie jest tak, że byłam oszukana. Ja generalnie do pierwszego oczyszczania, do smycia no, pierwszej warstwy tej największej makijażu bardzo lubię właśnie masełka, ewentualnie oleje, ale raczej masełka,
I po prostu ten produkt mnie bardzo zaintrygował. Wydawało mi się, że takie coś właśnie tłustszego może fajnie się sprawdzić. Z tym, że mam bardzo duży problem, żeby zmyć to ze swojej twarzy potem. Ja nie przepadam za używaniem ani jakichś chusteczek, ani tam ściereczek i tak dalej. Po prostu moja skóra jest na to za delikatna. Robię to jakoś, nie wiem, raz w tygodniu. Natomiast tak generalnie po prostu ręce i woda. Plus potem drugie oczyszczanie, ale nie o tym teraz mowa. W każdym razie to pierwsze zmywanie makijażu u mnie polega właśnie na użyciu tego, no zazwyczaj balsamu jakiegoś albo masła do demakijażu. Potem to zmywam po prostu rękoma z ciepłą wodą. Natomiast nie jestem w stanie tego produktu w ten sposób zmyć. On musi być usunięty jakąś szmatką i też przy dużej ilości ciepłej wody i w dalszym ciągu czuć takie lepkie, taki no olej na twarzy. Bardzo, bardzo się na nim zawiodłam, muszę przyznać, także no niestety, no zużyłam prawie do końca, nie mam już siły, słuchajcie, tego zużywać, tej ilości, która tu została, pozbywam się, już wylatuję. I może Fenty zostawię na koniec, o Fenty powiem osobno, żeby już nie mieszać. Natomiast do oczyszczania miałam też tutaj od Lancôme, to było w kalendarzu z Lancôme. To jest mleczko po prostu do usuwania makijażu i jako mleczko spisało się bardzo dobrze, bardzo takie delikatne, bardzo ładnie pachnące, tak bardzo takim klasycznym mleczkiem do demakijażu. Ja generalnie takich mleczek nie używałam już, Boże, całe lata świetlne. Natomiast w tym pudełku było sporo tego typu produktów, jakieś właśnie tonery, jakieś mleczka i inne wariacje. I muszę przyznać, że z jednej strony było mi bardzo miło tego używać, natomiast z drugiej moja skóra nie lubi wacików. Zawsze się podrażniam, gdzieś tam mam skórę czerwoną, także generalnie wszystkie produkty, które są do użycia z wacikami, u mnie odpadają. Toner mi sami podpowiedzieliście, żeby po prostu nakładać na dłonie i od razu na twarz, także to było spoko. Natomiast mleczka ja sobie jakoś nie wyobrażam, żeby nakładać na dłonie i potem jak to zmywać. No nie wiem. Może można, jeżeli Wy tak robicie, to dajcie znać, ale w każdym razie zużyłam, było fajne, ale ja nie odkupię, bo po prostu tego typu produktów nie używam. Podobnie będzie w sumie z wodą micelarną od MACA, Lightful C3, nawilżająca taka woda micelarna do usuwania makijażu. To jest coś, co ja kupiłam w takim odpowiedniku TJ Maxa tutaj u mnie w Kanadzie. Po prostu chciałam przetestować. Tylko znowu coś, do czego muszę użyć wacików, niekoniecznie. Ja to używałam bardziej do zmywania słoczy z rąk, czy jak Wam właśnie tutaj pokazywałam jakieś słocze czegokolwiek, no to wtedy sobie właśnie wacikiem albo taką ściereczką do demakijażu, taką wiecie, już nawilżoną, właśnie usuwam tego typu rzeczy z dłoni, natomiast do twarzy raczej nie. Jeżeli chodzi o demakijaż rąk, jeżeli tak to można nazwać, bardzo dobrze się spisał, nie mam mu nic do zarzucenia. Zdecydowanie lepiej mi się pracowało z tym niż z wodą micelarną taką dwufazową z garniera, którą właśnie teraz mam ogromne opakowanie. W sumie nie wiem po co Wam pokazuję, bo jeszcze dużo mi zostało, bardzo dużo, aż tyle. To jest jakaś mega paka 700 ml i jest koszmarne, męczę się z tym strasznie, także no trochę mi to zajdzie. Nie wiem czy zdołam kiedyś Wam pokazać to puste opakowanie właśnie w denku. No ale tego Maca myślę, że jeżeli znowu bym dorwała w takiej fajnej cenie w TJ Maxie, to tych celów, o których wspomniałam, myślę, że sprawdziłoby mi się i bym go kupiła ponownie. O, i jeszcze właśnie wspomniany toner z Lancôme niebieski, który dzięki Wam zaczęłam używać rękoma i dużo łatwiej mi to się robiło. To jest na wersja niebieska, nawilżająca, bardzo przyjemny, nie mogę powiedzieć, że nie, natomiast nie powiedziałabym, że jest to produkt, który jakoś zmienił moją skórę, czy zmienił cokolwiek w mojej, nie wiem, rutynie pielęgnacyjnej. Miło mi się go używało, zużyłam go, ale nie czuję jakby potrzeby, żeby kupować go ponownie, czy żeby w ogóle kupić to duże opakowanie. W kalendarzu od Cult Beauty był krem pod oczy Medic 8, który jak widzicie też już zużyłam. To był bardzo ciekawy produkt, rzeczywiście bardzo fajnie nawilżał tą okolicę pod oczami, ale mam wrażenie, że po prostu w moje preferencje się nie wpasował, jeżeli chodzi o teksturę, ponieważ ja preferuję takie bardziej kremowe, takie mleczne kremy pod oczy, a ten był taki, nie wiem, trochę dziwny. To jest naprawdę, słuchajcie, czepianie się szczegółów. Jako krem, jako nawilżenie pod oczami sprawdził się naprawdę bardzo fajnie. Tylko ja po prostu lubię coś trochę może gęstszego, cięższego, zwłaszcza na noc pod oczy. I jeszcze dwa małe kremiki i wchodzimy w Fenty. Pierwszy krem to jest taka malusia tutaj próbka kremu od La Mer. Krem, jak wiemy, dosyć drogi. Ja to dostałam jako próbkę do zakupów, nawet nie pamiętam, słuchajcie, kiedy.
No ale jest zużyte, nie było to ciężkie do zużycia. Generalnie bardzo podobał mi się efekt na twarzy. Skóra była pięknie nawilżona, ale nie było takiej ciężkiej warstwy. Używałam go często pod makijaż, czy często jak na to opakowanie. Minus natomiast duży za zapach, ponieważ zapach, mimo tego, że jest bardzo ładny, no był dosyć intensywny. Także moje oczy były tak na granicy uzawienia. Za tą cenę ja po prostu nie mogę czegoś takiego zaakceptować, dlatego no nie planuję kupienia dużego opakowania. Zużyłam też ten krem od Lancôme, również z kalendarza Lancôme Absolue. Tutaj bardzo podobne komentarze w sumie do tego z La Mer, chociaż on był ciekawszy, jeżeli chodzi o teksturę. Nie był aż tak lekki jak właśnie ten La Mer, ale również bardzo fajnie się wchłaniał, tylko znowu zapach. Też piękny, inaczej piękny niż La Mer, ale też piękny, tylko no mocny. Nie wiem, czemu tak niektórzy producenci lubią wkładać perfumy do kremów. To jest też tak bardzo nierówne, ponieważ no większość, ale dużo kremów ma jakiś zapach, ale ten zapach często się ulatnia tak naprawdę już w momencie wklepywania w twarz. Tutaj jednak w obu tych przypadkach czułam no, dobrą chwilę, aż się ten zapach ulotnił. No i pozostało mi Fenty Beauty, czy Fenty Skin tak naprawdę. Trzymam jedno pudełko, ale tak naprawdę produktów mam tutaj dużo więcej. Był czas, kiedy chciałam po prostu przetestować Fenty Skin tak dosyć porządnie. Przygotowywałam dla Was film ze składami, z moimi opiniami o wszystkim. Zapisywałam sobie nawet moje wrażenia po użytku, ale po prostu jakoś nie wyszło. I szczerze mówiąc, dla mnie po prostu ten temat już minął. Ja już bardzo bym chciała te produkty wyrzucić. One są ze mną już puste. No, z 5 miesięcy myślę. Spokojnie. Także od czego zaczęłam? Zaczęłam od kupna tego zestawu. Tutaj w tym zestawie mamy cleanser, czyli po prostu produkt do oczyszczania. On był w porządku. Nie był to znowu produkt, który jakoś szczególnie się wybił. To traktowałam jako drugi etap oczyszczania twarzy wieczorem. Zmywał się ładnie, zmywał też to, co miałam, jakieś resztki na twarzy też bardzo ładnie. Także nie był to zły produkt, ale szczerze mówiąc jest dużo, dużo innych, które mogłabym polecić w zamian tego. Chociażby Certafil albo CeraVe wydaje mi się po prostu lepsze i milsze dla naszej skóry. Produkt do demakijażu, bo w sumie od tego powinnam zacząć. Kupiłam osobno poza tym pudełkiem i wygląda on tak, nazywa się Melt AWF. Ciekawe opakowanie, to muszę przyznać, ponieważ trzeba było wcisnąć tutaj tą gąbeczkę i z dołu wylatywała jakaś określona ilość tego produktu. I to było fajne i niefajne. Fajne o tyle, że ten produkt zużywa się rzeczywiście do końca, ponieważ jest taka pompka, która schodzi na sam dół i no mamy wrażenie, że naprawdę zużyliśmy ten produkt. Natomiast niefajne, ponieważ trudno mi było wcelować w taką ilość rzeczywiście, której potrzebuję. Albo robiłam za dużo, albo za mało. Pod koniec było już naprawdę ciężko tutaj to wciskać. No ale cóż, zużyte 100 ml. To nie jest produkt, który odkupiłabym drugi raz. Raz przez to, że no właśnie ciężko się go dozuje, a drugi raz zostawiał film na twarzy. To też jest coś właśnie, co musiałam dobrze domywać następnym produktem. Jak miałam ten, to używałam tego, ale później musiałam, no jak skończyłam oczywiście, przejść w coś innego i już zauważyłam, że no jest to takie denerwujące, prawda? Jeżeli czujemy cały czas na twarzy taki film i ten drugi produkt do oczyszczania, który używamy, nie radzi sobie z nim aż tak dobrze, albo zamiast doczyszczać jakby resztki, nie wiem, kurzu, czegokolwiek na naszej twarzy, mam wrażenie, że ten produkt skupia się tylko na usuwaniu tej oleistej jakiejś mazi. Także tego nie polecam. Mówię, to jest takie bardzo w dużym skrócie wszystko. Wracając do tego zestawu, następny produkt to był Fat Water. To jest tonik generalnie. Tonik, który był bardzo przyjemny. To był chyba prawie najprzyjemniejszy produkt z tego wszystkiego. Znowu, jeżeli miałabym iść w tonery, myślę, że raczej poszłabym w jakieś dermokosmetyki, właśnie może w Lancôme. Może Vichy. Nie wydaje mi się, żeby Fenty Skin, zwłaszcza jeżeli chodzi o skład, tutaj było jakoś szczególnie warte uwagi. Natomiast jeżeli macie ochotę na przykład przetestować w ogóle markę, polecam tego typu zestawy. To są, jak widzicie, malutkie pojemności. Można przetestować sobie jakby no chociaż jeden etap pielęgnacji wieczornej i wtedy to się opłaca. Natomiast tak, żeby kupować całą dużą butelkę tego, to myślę, że no ja bym się przynajmniej tego nie podjęła. I trzeci produkt z tego zestawu to był, słuchajcie, krem na dzień tak naprawdę. To był Hydravisor, krem z SPF-em 30. Dla mnie tragiczny. Dla mnie, dla posiadaczki cery suchej, on nie robił nic. Był za lekki, bardzo szybko się, może nie tyle wchłaniał, co właśnie znikał ze skóry, a skóra dalej czułam, że potrzebuje czegoś więcej. Także dla mnie był to na pewno za lekki krem do używania na co dzień.
Plus za opakowanie, ponieważ mamy pompeczkę, ja bardzo lubię pompeczki, zwłaszcza w kremach, nie muszę po prostu, wiecie, jakby zanieczyszczać opakowania, także plus za pompeczkę, natomiast minus za to, że jest po prostu za lekki dla cery suchej, czy dla mnie po prostu. Natomiast krem, który bardziej mi się spodobał od nich, to był Instant Reset. To jest krem na noc, który pełni też rolę swego rodzaju maski. To jest taki Overnight Recovery Gel Cream. I to rzeczywiście dawało mi to nawilżenie, którego potrzebowałam. I bardzo też ładnie pachniało. W ogóle cała ta seria bardzo ładnie pachnie. Nie jest tak, że jest tutaj coś jakiegoś brzydkiego. Pod względem zapachowym wydaje mi się, że Fenty radzi sobie lepiej niż inne marki. Nawet właśnie takie La Mer, które ma ten bardzo intensywny zapach, które osoby wrażliwe wręcz podrażnia. Tutaj ten zapach nie był, broń Boże, jakiś drażniący w żadnym z tych produktów, natomiast był bardzo przyjemny. Także ten krem na noc wydaje mi się, że jest całkiem fajny. Znowu nie na tyle, żebym leciała kupować pełne opakowanie, ale jego z miłą chęcią zużyłam do końca. Nie wiem, czy pokazywałam? Chyba pokazywałam. Kupiłam jeszcze osobno dwa inne produkty. Był to krem pod oczy Flash Nap Instant Revival Eye Gel Cream. I tutaj no znowu mój błąd. Był to krem bardzo żelowy, bardzo lekki. Ja potrzebuję po prostu czegoś gęstszego. To jest chyba słowo klucz. Dla mnie tyle, że jakoś bardziej nawilżające. Gęstsze. Chodzi o formę podania. Także znowu zużyłam. Było miło, ale nie kupię tego ponownie. I produkt chyba, który w sumie najlepiej mi się sprawdził i który potencjalnie może bym kiedyś odkupiła, to jest to. Nazywa się to Hydra Reset i to jest maska na dłonie, na ręce, którą możemy właśnie nakładać na noc. I polecam to rzeczywiście robić na noc, ponieważ no rano trzeba umyć ręce, ten film na dłoniach jest taki dosyć nieprzyjemny. Próbowałam to nakładać w ciągu dnia i tam nie wiem, pracować przy komputerze, ale było bardzo, bardzo ślisko. Także zdecydowanie na noc. Natomiast jako produkt uważam, że sprawił się naprawdę fajnie. Może rzeczywiście fajnie nawilżał i sprawiał, że ta skóra była taka bardziej sprężysta i taka odżywiona. Czy jest to produkt, bez którego nie jestem w stanie żyć? No zdecydowanie nie. Mam dużo bardzo fajnych kremów do rąk, które używam na co dzień. To była taka typowa maska na noc. I to słuchajcie, podsumowuję moje denko. Już widzę, że nagrywam dużo dłużej niż planowałam, także mam nadzieję, że nie wyjdzie z tego koszmarnie długi film. Dajcie znać, czy takie coś Was w ogóle interesuje. Jak widzicie, robię to drugi raz w ciągu, nie wiem, ponad półtora roku działalności, także wydaje mi się, że aż tak Was tym nie zanudzam. Ale czekam oczywiście na Wasze komentarze i na to, co Wam udało się zużyć w ostatnim czasie. Dzięki bardzo za dzisiaj, życzę Wam przemiłej reszty dnia i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa!